Rozpowiadamy, że 30-letnią szkołę posiadamy. Tę, co z węgielnego powstała kamienia, której oblicze przez lata się zmienia. Dziś świętujemy szkoły urodziny, więc hucznie i wesoło je obchodzimy. Była już cynowa, była kryształowa. Dziś w naszej jedenastce rocznica perłowa. Można by powiedzieć, iż nabrała blask przy tych lat 30. Wieloma sukcesami uczniów i nauczycieli wśród innych szkół świeci. Thank you.
to perła prawdziwa. Chyba to nie przypadek, że znalazła się tu właśnie dzisiaj. Oj, tak, tak. 3 dekady upłynąć musiały, byście zobaczyć mogli efekt tak wspaniały. Kto to? Słyszeliście ten głos? Chodźcie bliżej, zaręczam, nic wam się nie stanie. Dotknijcie perły, a poznacie odpowiedź na każde pytanie. Może spróbujemy? Inaczej prawdy o historii szkoły nigdy się nie dowiemy. Witajcie! Pozwólcie, że wam się przedstawię. Jestem dobrym duchem waszej szkoły. Od 30 lat jej towarzyszę. Może więc dziś przed wami też się czymś popiszę. Duszku, więc zrób w naszych głowach porządki i opowiedz, jakie były szkoły początki. Moi drodzy, początki były bardzo trudne. Wyobraźcie sobie, wielki plac budowy, zwały piasku, worki z cementem, betoniarki, drabiny, farby. Po środku tego placu stoi ogromny, ale niewykończony jeszcze budynek. Do takiej właśnie szkoły w budowie 1 września 1989 roku maszerują jej pierwsi uczniowie. Wszyscy oczywiście w galoszach, żeby bezpiecznie dotrzeć do drzwi szkoły. Na początku lekcje odbywały się tylko w segmencie E. Klasy trzeba było wyposażyć, odpowiednio przygotować. To było nie lada wyzwanie, a sprostać musiały mu młodziutkie nauczycielki. Niektóre były jeszcze w trakcie studiów. Nie wiem, kto wtedy miał większego Piotra. Czy dzieci idące pierwszy raz do szkoły, czy ich młode panie. Och, jak ja to dobrze pamiętam. Z każdym rokiem szkoła oczywiście rozrastała się i piękniała. Uczniów coraz więcej miała. Były lata, że uczyło się tu jednocześnie prawie 2000 dzieci. Klasy miały literki od A do J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10! Dokładnie, 10 na jednym poziomie. Wspaniałym okresem dla historii naszej szkoły był czas, gdy oprócz szkoły podstawowej mieściło się tu gimnazjum numer 4. Ach, ileż pięknych pereł wykształciło się w murach naszej szkoły. Niektóre od samego początku jaśniały wyjątkowym blaskiem i do dziś są naszą chlubą. Wszystkich uczniów wspominamy z ogromnym sentymentem. Ciekawe, co u nich dzisiaj słychać. Serdecznie na terapeutycznym spotkaniu po latach. Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co udało nam się osiągnąć przez te ostatnie lata po skończeniu szkoły, co osiągnęliśmy w naszym życiu, a także porozmawiamy o tym, czego nie udało nam się zrealizować. Ale poczekajmy jeszcze chwilę, aż wszyscy przyjdą i zaczniemy. Że na sali znajdują się sami znakomici goście. No, prawie. To nie ma nas jeszcze wszystkich? Jeszcze. W międzyczasie. Przepraszam bardzo za spóźnienie, ale po drodze idąc po schodach potknąłem się na marchewce. Oj, idąc tutaj do łazienki widzę marchewkę. Na ogórce marchewka, na lustrze marchewka, no wszędzie marchewka.
to nie wpaść. Ile razy ci mówiłem, żebyś nie jadła i nie śmiała się jednocześnie. Boże. To ja się nie najadłam. Będę musiała chlebem dopchać. Kasia, ile razy mówiłem, jakbyś jadła kamyczki, to by było po lustrze. Nie masz gdzie jeść. Szymon, proszę cię, ty mnie nie ograniczaj, rozumiesz? Jestem przeletniona, wszyscy mnie ograniczają. Mój menadżer też mnie ogranicza, rozumiesz? Ja nie mogę nigdzie jeść. Na scenie nie mogę jeść. Na wybiegu nie mogę jeść. W garderobie nie mogę jeść. Nawet w tej łazience nie mogę jeść. Ja już po prostu nie wiem. Nie wiem, rozumiesz? Gdzie ja mam jeść? Jestem przeletniona. Wywaliłeś się? PHP to podstawa. Pamiętaj, nigdy nie chodź za dużych butach. Uważaj na mięśnie i na kontuzje. Najważniejszy jest trening i dieta. Co drugi dzień rób plecy. Mordo, laski będą za tobą latały, jak będziesz robił plecy. O ty? A ty kim ty w ogóle jesteś? Na imię mam Julian. Ojej, wszystko. Rocznik 2003. Ten ostatni, który zgasił światło w gimnazjum. Bartek, a czym ty się zajmujesz? Jak twoja kariera w świecie kultury i sztuki? No wiesz, bywam tu i tam, wielkie sceny, teatr, Galeria L, Ratusz Staromiejski. Proszę cię! Proszę cię! A w Polsacie byłeś? Nie byłeś! Ostatnio u Sewruka poznałem pewną rudowłosą piękność. Ania miała na imię. Ale to już przeszłość. Wróciła na swoje zielone wzgórze. O! Jesteśmy z tobą. Słuchaj, ale ty się nie możesz kłamać. Nie możesz łamać, przecież ludzie cię kochają. Ciągle biorą od ciebie numer telefonu, dzwonią do ciebie, czekają na ciebie. Słyszałem, że chciałeś kręcić film. Masz może jakąś profesjonalną kamerę? O, tak, mam. Właśnie takie prawdziwe, prawdziwe cudeńko. Najnowszy szczyt technologii. No po prostu jeszcze tego nie ma w sklepach. Klient zamówił, właśnie jadę mu zaraz doręczyć. Jesteśmy z tobą. Ja cię przygram. Kasiu, porozmawiajmy o twoim problemie. Jakim problemie? A otyłość? Nie rozumiem. Okej. Szymon, co ty liczysz? Czemu ty z nami nie rozmawiasz? Czy ty masz jakiś problem? No bo ja właśnie obliczałem kąt badania fali radiowej i właśnie dla tego stopnia zasolenia może no nie wychodzi mi, nie? No. Jesteśmy z tobą. Tak, jesteśmy z tobą. Będzie dobrze. Szymon, mordo, powiedz ty mi, co się z tobą stało? Przecież kiedyś byłeś taki rozrywkowy, zabawny. Gdzie jest twoja spontaniczność z tamtych lat? Ja cię w ogóle nie poznaję. No bo ja przez tyle lat czekałam, aż ktoś to zrobi, no. No ja muszę to zrobić, no. Muszę się pochwalić, no. Wróciłeś! Każdy ma jakiegoś psika. Ale to jest piękne. Dokładnie. W tej szkole zawsze mogliśmy być sobą. I w sumie wyszliśmy na ludzi. Jak widać, nasi uczniowie to zbiór różnorodnych talentów. Staramy się je odkrywać i szlifować każdego dnia. Jak możemy się Tobie odwdzięczyć? Dziś będę słuchała w wielkim zachwycie, że uczniowie tej szkoły szczęśliwe mają życie. W szkole życie szczęśliwe? Duszku, to niemożliwe. K-
każdy uczeń ci powie, że przez szkołę traci zdrowie. W szkole mamy same kłopoty, zaraz cię przekonamy o tym. Oh.
Zapyta, byłeś na majowym? Świętej duszy okłamać nie wypada, więc szczerze się przed nią spowiadam. Na plastykę znowu przyborów nie wzięłam. Przyglądałam się innym i nagle zasnęłam. Pani szybko mnie obudziła, gdy uwagę do dziennika wlepiła. Dobrze, że chociaż na historię zmarłem wielu osób. Uczniowie z klasy 6 i 5 znaleźli dobry sposób. Miałeś rację, duszku mały. Szkolne przygody dużo nam dały. I to tutaj, właśnie w niej, można też zakochać się. Widzicie, ile szkole zawdzięczacie? Myślę, że prezenty dzisiaj dla niej macie. Oczywiście, w ten wyjątkowy dzionek mamy dla szkoły prezenty wymarzone. Uczniowie pierwszej, drugiej czy też trzeciej klasy to niezłe ananasy. W szkole biją się na przerwach, a ich panie całe w nerwach. Ciągle dwoją się i troją, myśląc, co też dzisiaj dzieci zbroją. Jakie przynieśli prezenty? Oto misiek uśmiechnięty, aby szkoła nasza miła dzielnie wybryki uczniów znosiła.
Mamy jeszcze jedną niespodziankę. Zaśpiewamy dla szkoły piosenkę. Mimo wielu przywar, dobre są z was dzieci. To dzięki wam szkoła pięknym blaskiem świeci. To jeszcze nie koniec niespodzianek na dzisiaj. Poznajesz, Duszku, kto w nasze niskie progi zawitał? Ojej, aż się łezka wokół kręci. Widzę, że są z nami nasi kochani absolwenci. Nowe stroje, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, na nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech, na uliczki te, znajome tam. Yeah.
przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Nie ma piękniejszego prezentu niż dowód pamięci. Kochani byli i obecni uczniowie, niesiecie jubilatce radość i nadzieję, wpisując się na stałe w swojej szkoły dzieje. A my dzięki Tobie zrozumieliśmy, że bez szkoły, oj, wyrosłyby z nas niezłe matoły. To są ważne słowa. Kończąc już nasz występ, życzenia do szkoły skierujmy i pięknym jubileuszem wszyscy się radujmy. Które występowały w przedstawieniu. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy.
zostać z nami na zawsze w naszych sercach.